Witam wszystkich serdecznie. Kolejny wieśnik Bękowa. Ognik już z nami, dojechał właśnie. Czekamy na przyjazd lekarza weterynarii, oczywiście standardowo i Kowala, no bo to już tak powiem, taka standardowa procedura, jeżeli chodzi o konie, które do nas przyjeżdżają. Dzięki Wam i Waszej szybkiej pomocy udało nam się uratować ognika. Ognik zamieszkał już w Bękowie. Przyjechał, jest dość, w pierwszej chwili był dość wystraszonym, wypłuszonym koniem. W chwili obecnej, jak widzicie, bardzo chętnie lgnie do człowieka, bardzo nawiązuje taki kontakt z człowiekiem i chce tej obecności człowieka. W związku z czym widać, że ten koń, mimo tego, co przeszedł, mimo tej traumy, którą przeżył, ufa człowiekowi nadal. Słuchajcie, kochani, to dzięki Wam, dzięki Waszej reakcji, pomocy, udało nam się ognikowi pomóc. W tej chwili będziemy dalej zbierać pieniądze na jego dalsze leczenie. Miejmy nadzieję, że niebawem ognik już będzie w doskonałej formie, będzie mógł wyjść na pastwisko do koni i z nimi razem brykać. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy od kwietnia do Bękowa.